Nie, 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 nie. Witajcie kochani w ziemniaczanym podcaście numer 1, czyli krótkim komentarzu do najnowszych wiadomości ze świata Gwiezdnych Wojen. I dzisiaj na tapecie będziemy zajmować się dwoma tematami wyjątkowo w ramach otwarcia całego tego cyklu. Pierwszym tematem muzyka, a dokładnie rzecz ujmując, jakiś czas temu Jon Favreau za pomocą swojego Instagrama, który służy mu, że tak powiem, za pewnego rodzaju platformę do oficjalnych wiadomości związanych z serialem The Mandalorian, zamieścił rysunek EG-88, czy też droida typu EG-88, który zapowiada rozpoczęcie muzyki i pracy nad oficjalną ścieżką dźwiękową do serialu The Mandalorian. Sam rysunek zakładam, że może być wykonany przez Dave'a Filoniego, który współpracuje wraz z Jon Favreau nad całym serialem. Nie jestem tego pewien, jest jakiś podpis w prawym dolnym rogu, ale nie jestem w stanie go rozszyfrować. Oczywiście samo zdjęcie, link do samego zdjęcia znajdziecie w opisie tego materiału, ale ja dzisiaj chciałem skupić się nad nieco innym zagadnieniem, a dokładnie rzecz ujmując nad osobą odpowiedzialną za ścieżkę dźwiękową do tego serialu, a jest tą osobą mianowicie Ludwig Göransson, urodzony w Szwecji, 34-letni kompozytor, który tworzy muzykę filmową od 2007 roku. I przez większość lat nie był on specjalnie rozpoznawany, specjalnie znany, ale w ostatnim czasie, od 2015 roku, bardziej zaistniał on na scenie twórców muzyki filmowej w Hollywood. Mianowicie w 2015 roku stworzył ścieżkę dźwiękową do naprawdę, naprawdę świetnego filmu Creed na rodziny legendy. Potem tworzył również ścieżkę dźwiękową do, no z tego co kojarzę, dobrze ocenianego, szczególnie pod kątem muzycznym, serialu Atlanta. Natomiast później z bardziej znanych Creed 2, Venom, Życzenie Śmierci, czy też Czarna Pantera z zeszłego roku. I właśnie tenże twórca będzie tworzył ścieżkę dźwiękową do naszego serialu The Mandalorian. I ja bardzo człowieka lubię za jego twórczość. Najlepszym przykładem, który najbardziej mi się podoba i najbardziej do mnie trafia, jest utwór Drago's Walk Out z drugiej części Creed'a. Potrafił on za pomocą swojej sztuki, za pomocą swojej stworzenia swojej muzyki oddać klimat odpowiedni zżyto w pierwszym Creed'zie, czy też w drugim, jak i również połączyć odpowiednio motywy kultury afrykańskiej w filmie Czarna Pantera. I oczywiście można by powiedzieć, no jest to tylko ścieżka dźwiękowa, bez przesady, co to takiego jest. Chociaż, jak doskonale wiemy, Gwiezdne Wojny bez muzyki to naprawdę praktycznie połowa samej finalnej idei, czy też wykonania. John Williams zapewnił nam takie przeświadczenie i ja jednak bardzo się cieszę, że inni twórcy starają się, próbują się, czy tworzą po prostu ścieżki dźwiękowe do poszczególnych filmów, czego przykładem może być oczywiście Michael Giacchino, przepraszam, że źle wymawiam, jeżeli źle wymawiam, w Łotrze 1, ponieważ nowe podejście do muzyki filmowej i do tego, jak ukazywać muzykę filmową, która ma określać charakter gwiezdnowojenny, jest jak najbardziej ważny. Niestety John Williams nie będzie zawsze tworzył tej muzyki i cieszy mnie niezmiernie, że na razie, powiedzmy, dobrzy twórcy, którzy już mają jakieś doświadczenie, potrafią zasiąść do pracy i tworzyć, i trzymam kciuki bardzo za Ludwika, żeby jak najbardziej ta muzyka mu wyszła i kibicuję mu niezmiernie, bo są jak co, ale do Creed'a jedynki i dwójki, co najmniej do tych dwóch filmów, stworzył naprawdę dobre soundtracki. Natomiast druga informacja, nieco powiedzmy z San Diego Comic Con. Oczywiście całą imprezę będę nieco szerzej omawiał podczas podsumowania całego miesiąca, ale jest jeden niezwykle ważny news, na którym się nie mogę powstrzymać i już muszę o nim powiedzieć, a mianowicie zapowiedź nowej serii komiksowej Star Wars The Rise of Kylo Ren autorstwa Charlesa Soula. Miniseria komiksowa, czterozeszytowa, która zadebiutuje nam w grudniu 2019 roku, czyli w okolicach premiery 9 epizodu. I jak tu się nie cieszyć? Z jednej strony komiksowo, ponieważ Charles Soule stworzył jeden z najlepszych komiksów, jeżeli chodzi o świat Gwiezdnych Wojen. Mówię tutaj oczywiście o Darth Vader, Dark Lord of the Sith, również współtworzył taką najlepszą serię, czyli też najlepszą miniserię komiksową, jaka jest w nowym Marvelu według mnie, czyli Star Wars Lando, jak i również tworzył Star Wars Obi-Wan and Anakin i nieco pisał dla samej serii komiksowej Podameron. I teraz ten twórca, który również jest zamieszany w tajemniczy projekt Luminous, który może poznamy co nieco więcej w przyszłym roku, tworzy nam The Rise of Kylo Ren. Nie wiemy, kto będzie rysownikiem, ale wiemy, że komiks, ta seria ta ma skupiać się na historii, na powstaniu
staniu, że tak powiem, Kylo Rena przed epizodem 7. I jest to prawdopodobnie jeden z najważniejszych komiksów, jak nie najważniejszy w całej historii nowych Gwiezdnych Wojen, powiedzmy, od Marvela, ponieważ jest to pierwsze oficjalne źródło kanoniczne, które mówi nam cokolwiek o Kylo Renie w roli, w pierwszej osobie, czy też powiedzmy nie w pierwszej osobie, nie będzie narracji pierwszoosobowej prawdopodobnie, ale z jego perspektywy, czy jego historię, jego genezę, origin. Do tej pory mieliśmy tylko wspominki, gdzieś tam informacje, ułamki, na przykład w Więzach Krwi było, że Kylo Ren, czy też Ben Solo wtedy wyrusza wraz ze swoim wujkiem Luke'em Skywalkerem na poszczególne misje. W trylogii Chucka Wendinga Kylo Ren był pokazywany, no nie, on się jeszcze wtedy nie urodził, ale już gdzieś tam był obecny mocą, czy też chociażby w ostatnim strzale mamy malutkiego Kylo Rena Bobasa, który bawi się w apartamencie swoich rodziców. Natomiast Star Wars The Rise of Kylo Ren będzie pierwszą taką historią i niesamowicie się cieszę. Naprawdę ciężko mi wyrazić słowami tego, jak z niecierpliwością czekam, co również jest niezwykle istotne. Mam nadzieję, że jest to początek tak zwanej nowej fali komiksów, książek, innych źródeł, które będą uzupełniać nam historię, czy to po epizodzie 6, między epizodem 7 a 8, czy też 8 a 9. Bo naprawdę czekam z niecierpliwością, aż po epizodzie 9, kiedy on ustali jakieś podstawowe zasady, ustawi podstawowe założenia, że tam imperator to, nie imperator tamto, wszystkie takie najważniejsze rzeczy, powiedzmy, a pozostałe aspekty mniej istotne, ale ważne dla nas fanów będą przedstawiane i czekam z niecierpliwością. Naprawdę czekam na serie komiksowe, na książki dotyczące nowej wojny w galaktyce, co będzie się dalej działo, co było z naszymi bohaterami, jak to wszystko wyglądało. Tak więc z jednej strony muzycznie, z drugiej strony dzisiaj komiksowo w pierwszym ziemniaczanym podcaście. Oczywiście forma samego podcastu będzie się co nieco zmieniała, zmieni się miniaturka, zmieni się nieco intro, ale o tym wszystkim będziecie mogli się już przekonać wkrótce. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, zapraszam do dyskusji w komentarzach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!